Ci opowiem tę historię, jak dusze czyśćcowe proszą Ojca Pio o modlitwę. Witam Cię na tym kanale, z tej strony Stanisław Sadowski, Salwa Maria, Instytut Księdza Piotra Skargi. Witam tutaj wszystkich subskrybentów, podopiecznych Ojca Pio, tych co lubią, komentują ten kanał, tych co kochają Ojca Pio, po to on jest, ten kanał, abyśmy podążali śladami Ojca Pio, abyśmy go poznali, pokochali, aby jak najwięcej ludzi otrzymało łaski dzięki temu wielkiemu, świętemu. Dzisiaj jest piękna historia o tym, jak dusze proszą Ojca Pio o modlitwę. Będziemy kontynuować ten temat. Mamy przecież listopad, miesiąc, kiedy modlimy się w Kościele katolickim za te dusze, za dusze zmarłych, a potrzebują naszej modlitwy. To jest ogromny uczynek miłosierdzia. Miłosierdzia względem tych dusz i też sprawiedliwości, bo dzięki temu one mogą wypłacić się. A książka dzisiaj ciekawa, napisał jej ojciec Marcello Stazione. I koniec 1937 roku zmarł ojciec Bernardo di Apicella, ówczesny prowincjonał braci kapucynów. Według zwyczaju wszyscy księża kapucyni z prowincji odprawili trzy msze w jego intencji. Zgodnie z regułami kapucyńskimi. Pewnej nocy o tej samej godzinie, w której nastąpiła śmierć ojca Bernarda, po skończonej modlitwie ojciec Pio zabierał się do opuszczenia kościoła, by udać się na spoczynek, który trwał zaledwie zwykle 2 lub 3 godziny. Tak, ojciec Pio niewiele sypiał, nie? To jest niezwykłe. Jednak zanim to uczynił, zbliżył się do barierki prezbiteru i spojrzał na tabernakulum, aby z pobożnością pozdrowić Pana Jezusa przed pozostawieniem go w towarzystwie aniołów. Ciekawe, ojciec Pio miał wiarę po prostu. Dobra, już Ciebie Pan Jezus nie zobaczył, więc zostawię Cię w towarzystwie aniołów po prostu. Jaki to był mistyk po prostu. To jest jedna sprawa, ale to dojdźmy do tej duszy. Gdy patrzył na tabernakulu, zobaczył jasno i wyraźnie zmarłego ojca Bernarda, który kierował się do zakrystii. Ojciec Pio był świadkiem tego zdarzenia. Przez 3 kolejne nocy opowiedział o tym wielu braciom. Ojciec Pio po prostu widzi, patrzy w tabernakulum, przez 3 kolejne nocy widzi swojego prowincjonała. I co to ma znaczyć? Co, tak się pokazał ten prowincjonał, tak o, tak tego zrobił jakieś tam oko, czy tam puścił coś. O co tutaj chodzi? Bardzo ciekawie odpowiada ojciec Rafaele, towarzysz i przełożony ojca Pio. Tak skomentował to wydarzenie. Możliwe, że ojciec Bernardo ukazał się ojcu Pio, żeby podziękować mu za jego modlitwy i aby dać mu do zrozumienia, że do uwolnienia jego duszy z czyśćca potrzebował dalszych modlitw. To jest ważne. Możliwe, że miałeś jakieś takie poczucie, że za kogoś powinien się pomodlić, albo nie wiem, gdzie je przyśnił. Coś takiego. Módlmy się za te dusze. Nawet jeżeli ona już jest w niebie. Załóżmy. Tak jak ta modlitwa jest ważna, ta modlitwa za inną duszę będzie odprawiona. A ta dusza w czyśćcu, za którą się pomodlisz, to od razu ona się będzie wdzięczna. Ona może się modlić za Ciebie. Tak mówi święty Afonso Iguori, wielki święty. I więc tutaj dusze czyśćcowe nam też mogą wiele wyświadczyć. My im pomagajmy, bo to jest większy gest miłosierdzia niż dać największe złoto. Największe złoto dla najbiedniejszego człowieka na ziemi po prostu. Oratować te dusze w czyśćcu, które cierpią, które chcą zobaczyć w końcu Pana Boga. Bo przecież jeżeli chcesz zobaczyć Boga, to wtedy może trafić do czyśćca, jeżeli jeszcze ma za co pokutować. To jest ogromne miłosierdzie. Będziemy sobie rozmawiać dalej o czyśćcu. Darować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e